Będą kolejne protesty, będziemy do skutku protestować. Tutaj jesteśmy z tego względu, że prezydent ma trzy alternatywy. Krzysztof, czy ty chcesz o tych trzech alternatywach, czy ja? Ma trzy alternatywy. Została mu ta ustawa przesłana haniebnie, haniebnie podpisana przez Sejm, przez aparatczyków PiS-u, przez aparatczyków Konfederacji. Konfederacja się wstrzymała. Nazwała nas szarlatanami. Robert Winnicki nazwał się szarlatanami. Tak, oni nas kompromitują. Wielu polityków nas kompromituje teraz, mówi, przypisuje nam jakąś agendę, jakiś lobbying. Znieważa nas. Robią to politycy z pierwszych stron gazet. Zapraszamy wszystkich do debaty. Wszystkie media publiczne i te media, które zachowują się jak dom publiczny. Te media, które za parę tysięcy, jak dziennikarze współpracujący z Ministerstwem Cyfryzacji, z panią Wandą Buk, nawiązuje tutaj do zakrzywiania rzeczywistości odnośnie wprowadzania technologii 5G, promieniowania i wszystkich skutków tamtej regulacji, mega ustawy 5G. Wszystkie media tam także się sprzedały. Wszystkie, od lewa do prawa. Także w Realu 24. Także media narodowe. Także inne media, których nie wymieniam, bo te specjalnie prowokuję. Zrobicie debatę? Zrobicie debatę? Gdzie wy jesteście? Mamy naprawdę dużo fachowców. Krzysztof ma bardzo dużo wiedzy. Jest pan Ryszard Kozłowski. Możemy wymieniać tych nazwisk bardzo dużo. Polska myśl techniczna, górnicza jest ogromna, jest potężna. Jest Bogdan Gizdol, który może udzielić dziesiątek rekomendacji. Mamy specjalistów. Nikt nie chce z nami rozmawiać, tak jak nikt nie chciał rozmawiać przy wprowadzaniu mega ustawy 5G, przy podniesieniu rozporządzeniem zdradzieckim. Ministrowi środowiska zabrano kompetencje do określania maksymalnych dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. Przekierowano je na zdrajców w Ministerstwie Zdrowia i Ministerstwie Cyfryzacji. Podpisała to rozporządzenie pielęgniarka Szczurak Żelazko. Pielęgniarka zutylizowała, utajniła 168 opinii w konsultacjach publicznych. Odpowiedziała, że oni mają lepszych fachowców. No to jest hańba! To jest zdrada stanu! Tak nie można, nie z Polakami! Przyjdę do pani jako Polak! Zapytam w twarz! Jak pani mogła? Panie prezydencie, wiem, że pan będzie to oglądał. Do pana też przyjdę. Zapytam, jak pan mógł? Dlaczego pan nie chciał rozmawiać? Przecież byliśmy u pana. Prosiliśmy. I tak teraz prosimy. Niech pan się 10 razy zastanowi. Niech pan się zastanawia przez miesiąc. Zanim pan podpisze ustawę, która jest haniebna, która jest, wygląda jak przestępstwo. Niech to sprawdzi prokuratura. Niech to sprawdzą sądy. Złamane regulaminy Sejmu, złamane regulaminy Senatu, zagłuszana strona społeczna, bardzo łatwo każdy Polak to sprawdzi. Co się stało na Komisji Senackiej, Komisji Środowiska Senackiej 6 lutego. Jak zostaliśmy potraktowani tam. Naprawdę, to jest 6 minut prawdy o polskim parlamentaryzmie. Niech przyjdzie do mnie o 6 ABW! Niech przyjdzie CBA! Niech przyjdą inne służby! Porozmawiajmy! Debatujmy! Niech się spotkają eksperci z górnictwa, z geologii. Niech się spotkają ci, co mają zdanie A, B i C w Telewizji Polskiej, która powinna być publiczna, która jest utrzymywana z naszych pieniędzy. Tam pójdą teraz 2 miliardy złotych dotacji.
Nie można zrobić debaty na 5, 10 godzin, na tyle epizodów, ile trzeba, żeby pokazać prawdę o polskim górnictwie. O co tutaj chodzi? Dlaczego nikt nie chce rozmawiać w Polsce? Wiadomo, o co chodzi. O to, co pod stołem. Wiadomo, że większość polityków dała się skorumpować lub zastraszyć. Tylko, że zostaną tacy, zawsze zostaną tacy Polacy, którzy się nigdy nie dadzą zastraszyć. Którzy będą umierali za ojczyznę. Nie przedłużam. Proszę was, obserwujcie losy skromnych Polaków, których nie zapraszają żadne media. Żadne patriotyczne, propolskie. Którym zabierane są kanały. Nie dostają ostrzeżeń od YouTube'a. Po prostu nie ma kanału z sekundy na sekundę. W momencie, kiedy zgłosiliśmy protest kolejny w sprawie cenzury prewencyjnej. Mateusz Jaroszewicz prowadził taki kanał kiedyś, nabity. A dzisiaj nas obrażają ludzie. Nie, są napuszczani na nas ludzie. Także nasi dawni przyjaciele. Wiemy, że pośród nas są służby. Że są zdrajcy Polski. Wiemy to doskonale. Doświadczamy tego prawie co dzień. Uważajcie na siebie, Polacy. Jak macie problemy, zadzwońcie. Ja pomogę. Zrobię wszystko, żeby pomóc każdemu z was.